koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku spotkaliśmy zwaśnionych braci, którzy na samym początku chcieli poturbować jednego z nich, no ale w końcu chyba jednak poszli po rozum do głowy, no i jakoś to się skończyło. No dzięki czemu w sumie dostaliśmy dwie nagrody, bo jedną od tego brata, którą znaleźliśmy, a drugą od tych braci, którzy jednak zlecili nam, abyśmy brata uratowali, chociaż coś mi tutaj śmierdziało, tak może oni mieli gdzieś z tyłu głowy, że ten brat może już nie żyć, nie? No ale cóż, lecimy dalej, kolejne zadanie. W końcu chyba dotrzemy na tę wyspę, nie? No i sprawdzimy, co tam się dzieje. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Jeżeli tylko wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. No to co, moi drodzy, lecimy, nie? Lecimy. Chodź, płotka. Gdzieś ty tam wlazła? Chodź ty, cholero. No dobra. I do jeziora, bo my na wyspę. A swoją drogą to niby miały być te namioty tych myśliwych, nie? A zobaczmy, czy im można coś zakusić. Coś można, nie? Ten namiot jest taki zamknięty. Za to ten wóz jest taki otwarty. No dobra. Coś jeszcze tu? Coś musi być. No ja. Takie wino, taka cebula i jabłko i gruszka i maliny. Nie no, jest pięknie, dobra. O, i elfia osełka, proszę. No tegoś tośmy się nie spodziewali. Jest pięknie. Moi drodzy, dobra, płotka. Jedziemy. O, drzwi. A co tu takie strome zejścia? No i co jeszcze? Dobra, płotka. Może tu tędy ścieżką tą. O, od razu inaczej. No dobra, tu trzeba. Ja pójdę sam, płotka, bo ty to masz problemy z pływaniem. Już lepsza jesteś w teleportacji, ale z pływaniem to masz problem, dziewczyno. Dobra. Hopla. Zbadaj wyspę. Adam, i co? I tu się nic nie dzieje. O, tam ktoś jest, ale dobra. Jak na plaży w Stegnie, nie? Tak. Teraz wszyscy mówią o plaży w Stegnie, no to okej. Czemu ja mam nie mówić? A tu coś na kamlotach napisali. Mądrość to cnota, do której człowiek winien dążyć przez całe swoje życie. Nie da się bowiem być na tyle mądrym, aby nie móc stać się mądrzejszym. Wiedzą o tym mądrzy ludzie. W czasie podróży przez życie powinniśmy podejmować mądre decyzje. Pamiętaj, że mądre decyzje to nie są te,
które sprawiają, że życie staje się prostsze. Często je komplikują, ale zawsze sprawiają, że jesteś lepszym człowiekiem. Okej. Honor to coś, czego nie da się kupić. Honoru nie da się również sprzedać, ponieważ jego wartość jest większa niż wszystkie skarby świata. Można go jednak zatracić, a ten, któremu się to przydarzy, na wieki okrywa się hańbą. Prawdziwie honorowy człowiek zawsze odpowiada za swoje czyny, stawia czoła wyzwaniom i brzydzi się kłamstwem. Jest wiele cech, które świadczą o człowieku. Współczucie jest tym, co sprawia, że różnimy się od bestii. Ktoś, kto współczuje, nigdy nie przejdzie obok krzywdy obojętnie. Zawsze stanie w obronie pokrzywdzonych. Odwaga nie uczyni cię dobrym człowiekiem. Ale iluż na swojej drodze widziałeś dobrych ludzi będących tchórzami? Odwaga to cecha, dzięki której człowiek nie waha się stanąć przeciwko większości, bez względu na konsekwencje. Okej. Dobrym człowiekiem nie można nazwać tego, kto nie dzieli się swoim dobytkiem z innymi ludźmi. Hojność to cecha, która sprawia, że żyjemy godnie i umieramy w spokoju. Aha. Tak, i zapieprzaj na darmo zjadów, i zapieprzaj, nie ma tak dobrze, i my na plaży wstegnie. Dobra, idziemy do tego. Chodzę po wodzie. Zupełnie jak. A jak to? Jak natnik. A ty myślałeś, że kto? Nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Ale jaja. Błąd. Jak Jezus Chrystus nie łazi po wodzie, dobra. Ciekawe, czego tam wlali. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. O, coś go piecze. Sięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami... To może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Bardziej już nie będę. Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. Ale co, to ja się będę z tym dziadkiem bił, czy co? Chyba nie. A jednak... I 3 chwyty i łeb odkryty. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz.
No i że co? Zszedł jak do piwnicy. A oto i twój Arondite. My się chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Proszę, i to jeszcze z emblematem wilka nawet. Nie zgubisz. Aha, że tym razem... No właśnie. Bo my z panią Jeziora mieliśmy do czynienia w jedynce, nie? Świetnie. Proszę, i tylko wzięliśmy miecz i od razu wpadliśmy do wody. Fajnie. Dobra, sprawdźmy, co ten miecz nam... Uj, plus 20. Tu nawet nie ma o czym rozmawiać. Fakt faktem, już go tutaj ulepszać za bardzo nie możemy. A, ale każdy cios generuje ładunki zwiększające obrażenia miecza o 10%. Ładunki można stracić z czasem lub otrzymując obrażenia. W pełni naładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. No, to jest chyba najlepszy miecz, jaki w ogóle możemy chyba ogarnąć w tej grze. Pięknie. Pokaż. Nie, to nie ten. Proszę, zaprezentuj. Bardzo ładny miecz. Dobrze, możesz schować, Geralt. Dobra. I teraz, moi drodzy, teraz zobaczmy jeszcze te zadania. Turniej pięściarski. No to co? No to chyba idziemy na turniej, no bo co? Czy nie będziemy kombinować nic innego? Dobra, szybko mapa. Jaskinia Szept. Nie. O, tu jest jeszcze coś. Wiecie co? To my się w ogóle wybierzemy tutaj. A to dlatego, że jest tam tablica ogłoszeń. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jakie są inne zadania oprócz... Oprócz tego, które mamy. Poproszę, a to co? Jakiś rybak? Rybak. Król rybak. A my nie mieliśmy z nim do czynienia też? W pierwszej części? No chyba tak. Ale jajo. Dobra. Chodź, płotka. Pojedziemy szybko, Tindy. Dobra, zobaczymy, co się kryje tutaj na tablicy odnośnie zadań. Tablica ogłoszeniowa. No niby jest, ale by najpierw wejść wypadało. No dobra, to... Coś tu jeszcze jest. Potrzebny specjalista od czarów. Szukam śmiałka, który nie boi się czarów, a i wiedźmie potrafi przypierdolić. Jeśli zajdzie wyższa konieczność, czekam na wyrębie przy lisich dołach. Nazywam się Jakob i jestem drwalem. Tępych pokurwieńców, których trzymają się dowcipy, ostrzegam, że żarty się skończyły. Jakob, drwal z lisich dołów. No dobrze. Nieodkryte miejsce, nowy znacznik. O damie i jej rycerzu. Proszę bardzo, porozmawiajmy z drwalem, no to idziemy. A, tutaj to. Dobra, dobra, wy się tam handlujcie. A my jedziemy. A my jedziemy, gdyż... Czeka nas przygoda.
A każdej chwili szkoda. Cholera, bym wiedział, że... Bym wiedział, że tak krótki czas zajęło nam zdobycie tego miecza. Znaczy w ogóle ta zabawa przy jeziorze, to ja bym o wiele wcześniej. Znaczy w poprzednim odcinku byśmy tam jeszcze weszli, nie? Oho. Tu się coś dzieje. Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie, można. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, Wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No, to dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morho. Podchodzę do drzewa, spluwam w łap, biorę siekierą zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, japa mi opadła, ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione i noktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. Ano, prawda, z tymi parszywymi czasami, prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi: nie wiesz jak postąpić w życiu? Pomyśl co robił rycerz szachownicy czy szlachetna Alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. O, ciekawie, dobra, obejrzyjmy drzewo. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. No dobrze. Przysiągłbym, że w szumie liści słychać szloch. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. No dobra, i tutaj jeszcze coś. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. Coś jeszcze? Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. Tu jest jeszcze. Wygląda jak blizny przełostowe. Działa tu też magia. Praca przy wyrębie szła pełną paru, jak szalony. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. No, proszę, ciekawe, nie? I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. A nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę.
Spuśćże no trochę sceny. Zapłacę, ale tyle nie ma. No dobra. 110. Stoi. Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. No dobra, to odczarujmy te panienkę. Ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z Rysiej Skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na Rysią Skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie. Nie, no pięknie. To będziemy teraz w świecie baśni. No dobra. Udaj się na Rysiową Skałę. Chodź, Płotka, bo to trochę daleko. Poniesiesz mój kuper. Ale jaja. No tego to się nie spodziewałem. Dobra, Rysiowa Skała i zobaczymy, co tam na tej Rysiowej Skale na nas czeka. Pójdę pieszo. Nowy znacznik, wejście. A cię choroba. I że co, że tu jakieś czary będą? Chata, wiedźmy. Interesujące nawet, rzekłbym. Dom wygląda na zamieszkany, ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. Uwagi o zastosowaniu łodyg krwawnika. Krwawnik jest przede wszystkim rośliną leczniczą. Jak zostało powiedziane wcześniej, na liście tego zioła przełożone do ciała leczą urazy rany i wrzody, bla bla bla. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie, to sobie to przeczytajcie. Tutaj mamy legendy i baśnie. Dobra, przeczytajmy je całe, nie? Rycerz Gareth i panienka Dafne kochali się, że aż strach. Aby zdobyć przychylność przyszłego teścia, Gareth musiał jednak wykonać 7 trudnych zadań. Siódme zadanie było najtrudniejsze. Gareth miał udać się na Rysią Skałę, odszukać mieszkającą tam wiedźmę i przekonać ją do cofnięcia klątwy, która nękała krainę. Wszyscy, w tym Dafne, prosili Geretha, aby ukorzył się przed wiedźmą. Musicie bowiem wiedzieć, że wiedźma z Rysiej Skały była złośliwa i nieprzejednana, nawet jak na czarownicę, a lód jej serca stopić mógł tylko akt prawdziwej pokory. Jednak Gareth nie chciał klękać przed wiedźmą i postanowił zmusić ją siłą do zdjęcia klątwy. Nikt nie wie, co zdarzyło się na Rysiej Skale, ale Gareth nigdy nie wrócił do swojej wybranki. Dafne zaś stała na szczycie wzniesienia i wyglądała go dzień i noc, aż zmieniła się w drzewo, by dotrwać do powrotu swojego rycerza. Taka była moc jej tęsknoty i siła jej miłości.
ktokolwiek zranił to drzewo ostrzem siekiery, ten widział, że z rozciętej kory leje się krew. Ludzie zaczęli więc omijać tę okolicę, by Dafne w spokoju mogła czekać na Garetha. Aż w końcu wszyscy o niej zapomnieli. No, także tak, tu... O, kobiesa czaszka, łajcie, hej, choroba. No i pięknie. Ściana ze składnikami do uroków. Albo z trofeami. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Oho! Kotek. Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garethem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? Po dobroci, po złości czy sami? Dobra, spróbujmy po dobroci. A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklęłaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed tobą, o. Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Gareth z baśni. Proszę cię o pomoc. Odczaruj zaklętą w drzewo Dafne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie, ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła. Nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmik twoich włosów. A na jakiego czorta? Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku?
Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Dobra, to może ją zmusimy jednak. Spróbujmy. Nie ufam ci. I nie pozwolę zabrać pukla moich włosów. Jeśli będzie trzeba, zmuszę cię do zdjęcia klątwy. Wiesz, czego nie znoszę najbardziej? Buty i gruźb. Szczególnie pod moim własnym dachem. Nadal możemy jakoś się dogadać. Jak? Skoro zaraz będziesz martwy? Akhandal! Dobra, chcesz się bawić, to chodź się pobawimy. I co? Pokonałeś mnie. Wygląda na to, że zgodnie z tradycją będę musiała spełnić twoje życzenie. Wiesz, po co tu przyszedłem. Niech będzie. Pomogę ci. Zrobię co w mojej mocy, żeby przełamać zaklęcie wiążące ducha tej dziewczyny w drzewie. Dlaczego miałbym ci zaufać? Bo nigdy nie łamię raz danego słowa. Zostaw mnie w spokoju. Sama zajmę się resztą. Tylko pamiętaj o naszej umowie. Dotrzymam danego słowa. Żegnaj. No i ciekawe, czy uda się, czy się nie uda. Wróć do krwawiącego drzewa. Dobra, tutaj jeszcze mamy, o, tą skórę. Tu jakieś fanty. Ja jeszcze bym chciał wejść tutaj do środka, jeśli można. Kurde, zamknięte. Bo ja jednak nie sprawdziłem wszystkich fantów. No nic, trudno. Nic nie zrobię. W ogóle tak, przydałaby się medytacja do rana, bo ja wolę, żeby to było w miarę jak jest widno. Tu, o. Chodź, płotka. No nie stój tak w tej wodzie. Chodź, jedziemy. Jedziemy do drwala. Do krwawiącego drzewa. No do krwawiącego drzewa, przy którym jest drwal. O, może, że tak. No dobra. O, w drugą stronę jakoś chyba szybciej, nie? Zaraza. Gdzie jest Jacob? Z własnej woli nie odszedł go do drzewa. Świeże trzeba znaleźć. I ślady odciśnięte w ziemi. Wygląda na to, że Jacob uciekał, a gonił go jego pies.
Chyba nie tak się miało skończyć. Morchoł? A gdzie twój? Zaraza. Sprawdzę, co z Jacobem. Tu coś było nie tak. Z tym stworzonkiem, bo... No cóż. Wiedźma uwolniła ducha z drzewa zgodnie z obietnicą. Nie dodała, że upiór będzie przepełniony bólem i oszalały z wściekłości. Opętał pierwszą żywą istotę, jaką napotkał, czyli psa, a ten zabił Jacoba. Żegnaj, rycerski drwalu. Szkoda, że to się tak skończyło. No właśnie, szkoda, nie idzie nasza nagroda. Życie przypomina bajkę, ale zawsze warto w coś wierzyć. No cóż, nie było tu happy endu. Moi drodzy, happy endu nie było. Tak więc w tym oto momencie zakończymy ten oto odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam was jeszcze dodatkowo na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami. Tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!